Szymonowicz w dzisiejszym odcinku gramy Iranem. A to nie bez powodu, ponieważ chciałem zrobić wielcy Seldżucy, czyli kraj, który był bodajże jeszcze przed naszą erą, w latach swojej świetności. Potrzebujemy tutaj trochę terenów, ale też raczej nie jest, będzie to jakieś trudne w porównaniu na przykład do Imperium Mongolskiego, które ostatnio nagrywałem. Polecam obejrzeć, a już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, póki ja sobie tutaj robię te podstawowe rzeczy, no powiem tak, no trochę mnie nie było, przerwa trochę była, ale co no, bywa i tak. Trzeba tutaj podatki, towary w sumie zostawiam, to większa opora, inwestycje niższe. Poszedłem w podbijanie takich krajów tutaj. Iranu, Irak potrzebuje tyle i tutaj to małe kraje. Tutaj ma armię na Irak. Ojej, trochę za mało kasy przygotowałem, ale na Irak to nie powinien być jakiś problem. Nie powinien mieć dużo armii, tam bardziej na początku. Jak nawet nie zdążyli jeszcze w skarbcu nic zebrać pewnie, to duże kasy. Teraz wchodzimy na te pustkowie. Podbijemy Bagdad, dobrze pamiętam. I no to już te większe tereny to są pustkowie oczywiście. Kurde, rozlali się niedobri. Tutaj kurde się rozlewa śmieć. O Jezu, powrót do nagrywania. Na nowo trzeba wyrobić psychikę na tą grę i rozlewanie tych bot. O, no i to ładnie wygląda. Przed mi do Teheranu. No, Irak mamy. Ile ja was tu potrzebuję? No, nie biorę praktycznie tylko po prostu tych pustkowi, tak? Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Nie będę musiał jeszcze raz wojnę po prostu robić. No, nawet jedną prowincję za dużo, więc oddam im po prostu w handlu. Prowincja, tu jedną prowincję. Gwiazdkową bardzo dużo. Wziąłbym tą jedną prowincję od Kuwejtu od razu. Trzymam armię na to, bo Kuwejt teraz też nie jest jakaś bardzo rozwinięte ekonomicznie, żeby mi postawić jakąkolwiek opór. I od Syrii potrzebuję, bo właśnie poszedłem tak, że zaatakowałbym te kraje, taką Turcję bardziej, na po całości, nie po całym froncie. A ty trzech prowincji nie potrzebuję. Postaw mi tutaj zaopatrzenie, asymilacja. To nie będzie za mało w sumie. Nie, dobra, 30 000 to nie będzie za mało na Syrię. Idziemy w stronę ich stolicy, więc w sumie przydałoby się trochę przesłać dziwnie jakoś inaczej do armii. No, nie będzie raczej już oporu. Może w jednej prowincji się przybiją właśnie, gdzie mam 1000 armii. Nie, nawet to im się nie udało. I po Syrii, z tego co pamiętam, to właśnie prowincje nie być. Dokładnie. I idziemy teraz na te Markaiki. No to teraz pójdźmy na Izrael. Od Izrael chyba muszę zostawić przy życiu. Tak, dokładnie. Dwie prowincje od niego potrzebuję. Zostaną na jednogwiazdkowej prowincji. Palestyna całkowicie, bo jedna prowincja. Dobra. I Jordania. I tutaj chyba też tylko jedna prowincja i zostawić tylko kobiet. No i co, no tutaj już to mamy ogarnięte. Oczywiście to jeszcze tylko te takie kraje mniejsze, ale to wziąłbym się za to. Tutaj problem jest z tymi dwiema prowincjami od Chin w sumie. Ale w sumie mogę się wziąć za Kaukaz. Ten pan co tutaj jest, no już nie jest aktualny, tak? To chyba zastrzelony z tego co pamiętam. No ale bywa i tak, coś się w GTA bawi. Dobra widzowie, gramy dalej. Nie pamiętam co robiłem, bo jestem na drugi dzień. A chyba miałem Kaukaz zaatakować, widząc po armiach. Po 11 000 na kratkę, dlatego ja teraz wszystkie państwa trzeba zrobić inteligentnie. Czyli tak jak ja, taki ja nie jestem. Więc może być problem. Dobra, czekaj. Tak. Gruzja może być problem, bo ja mam dzisiaj to właśnie. Na Azerbejdżanie mam względnie siły. Ja myślałem, że Azerbejdżan będzie jakimś większym. Tym bardziej po wojnie przy Imperium Mongolskim. Nerwią. Tym bardziej. Albo Ukraina na Gruzji. To było tak katorka, nie? To teraz to pamiętam. Flashbacki z Iranu normalnie. Dosłownie. Patrz, taką patrzcie na Turcję zrobiłem. Zjemy kurwa. Asymilujemy. Oni podbili Finlandię? Jop. Co tu się z Ukrainą dzieje? Polska z Białorusią masz przegrać? Izrael. A zrobisz ciebie peta, wiesz? Ja sobie po prostu będę szedł przez ich kraj. Do ich stolicy. Czekajcie, spróbuję zrobić coś takiego. Zgódź się śmiecią. Rozbił się. Daj mi stolicę. Jezu, wolni basala. A chuj. Dobra, mamy rynia kurwa w Arabii. Tak się dorobił, że do Arabii wyjechał. A raczej powinno wejść bez problemu. O, nie mam już punktów wrogu. Dopuść tam, w sumie to zabezpiecz, bo niepotrzebnie ruszyłem. Desant? Jaki desant? O kurwa, jednak desant. Tym się nie uda. O Jezu. 3 koła tam płynie. Ciekawie. Ja pierd... Dobra, czekajcie. Na razie to tyle. Nie chcę mi się, bo źle się przygotowałem do tej wojny. O, kebab nie dał. To jest dziwne. Jakbym wziął tyle, ten Kurdystan. O, tyle się zgodzą. No są trochę głodni. Aha, ej, ja nie miałem tutaj aż tak zabierać. Ale dobra, niech będzie. Trudno. Dobra, idziemy na Turkmenistan. Zresztą armii możemy iść. Dawaj dalej. Ja po nich jeżdżę po prostu, jeśli chodzi o te państwa. Teraz. Te małe państwa to jest gówno jakieś. Ale nie dziwię się, bo to są prowincje słabe. Ale dużą populację mają. I szanuję ich za to przez ten odcinek z Mongolii. Indie. Ej, wy tam fajnie robicie, jak ja widzę. To muszę zostawić i biorę. No wszystko, no to. 3 prowincje od Tadżykistanu i zostawiam go na pustkowie. Ja. 3? 4. Dobra. Jezus Maria, ja takimi armiami ich atakuję, że to szok, nie? Bardzo duża armia. No i teraz trzeba to zasymilować. Kazachstan, kurwa. Nie teraz. Ja pierdolę. 8 koła. 500. Ja. Kocham. Na szczęście duże pożyczki mogę brać. Panie, pan przesadza. teraz troszkę. Twierdzam. Mały, ale poważny. Jakby, no, do kraju się nie dostaniecie, nie macie co liczyć. No, zaczynamy. Tu już nawet w Kazachstan wchodzimy. Tak o. Ojojoj, coś ta wojna nie była za mądra. Tylko teraz się zaczyna taka walka, że to jest po prostu najgorszy typ na wojen w tej grze. Ej, basalizacja. S! Z niewagi. Był Kazachstan, nie ma Kazachstanu. Też. Tylko wiadomo, nie potrzebuję aż tyle terenów. Naprawdę mam prawie całe tereny Kazachstanowi oddać. Ja mam inny pomysł. No i teraz lepiej. Asewek na Kazachstanie. Ryniów w Arabii. No i panie. Tylko usunąć armię teraz. Nie mam armii już, dobra. Ty w sumie technologii bym trochę dobił. Kuwejt mnie zaatakował. No, no, panie. Nieładnie. Rumunia jeszcze? No, Rumunia nie chce puścić, serio. A, mamy nawet mordeczkę, kurde. Nice. Ja muszę Rosję zaatakować. Gdzie? Aha, bo Rosja tutaj, dobra. Już myślałem. Rumunia odpuść. Mówię, odpuść. To ja tu nie mam kasy, kurwa. No, to jeszcze. Może kawki do popicia. O kurde, 24 koła zarabiam. Dopiero się skepnąłem. Dobra. Nie, Włochy, nie. Włochy, przestań. Zostaw mi kebaba. Jak on ma pierwszą wojnę światową teraz? Francja, Włochy. Jeszcze Wielkiej Brytanii brakuje. No, ale no. Ja też coś muszę zrobić. I to się Turkowi raczej nie spodoba. Wchodzimy w Turcję. Nie no, Włochy. Kurwa. Miecie. Zostawić mi Turka. To mój Turek. Ja chcę kebaba, Mamy Ankarę S. Ecie, kurnie w tym momencie. Tutaj powinni zająć. Ajajaj. Mam wojnę z Grecją? Lul. S. Zamknięci. Siema. Dobra. Czekaj. To będzie szybka akcja. O kurwa. Turek. Koniec z tymi rebeliami, kurde. Bez przesady. Czekaj. Tak lepiej. Ulubione. Nie. Boże, ulubione tak na pewno. Zadowolenie. No to co jest? Bahrain. Nice. Dobra. Kryzys zażegnany. Dobra. Turcja obstawiona. O. Zjednoczone Emiraty. Idealnie. Żołnierzu. Come to Dubai. Dawaj mi to wszystko. Panie. Ręce nie ma. No. Jemen, Joman. Okej. Chyba tak to powinno być. Ty, Bangladesz jeszcze ma wojnę z Jemenem. Tylko i Etiopia. Ale Etiopia nie dała rady. Dobra. A damy tu Aresa. O, no i git. A to się w Afryce podziało. Mozambik dłuższy. Ten kraj nie upadł. No to co? Szybkie Włochy. Myk. Czyli co mi nam zostało? Tutaj, nie? Ja. Kazachstan żyje? A, z buntu. No spoko. Katar. Katar to ja mogę mieć zaraz. To najwyżej. No i Indie. Ja pierdolę. A Indie się nie poddadzą. Kocham. Poddały się jednak. Nieważne. Dobra. To muszę jeszcze Chiny. Gdzie no? Dobra. I teraz tak. 10. O nie. Katar bije się z tym. Mordeczką. Mordeczka. Trzymaj pieniądze. Tylko tam inflacja się trochę dobije. O kurde. Zrekszytową. Od razu. Mordeczka. Atakuj. Dobra. Lecimy w Afganistan. Jedziemy po górule. Ty, Afganistan się rozrósł chyba. Na pewno. Uzbekistan. Wiesz co? No. Brazylia mi wojnę wypowiedziała. No super. Bardzo mnie to obchodzi. Chodzimy w Afganistan, no nie. Nie przebiłem się. O, no i git. Idzie. No i easy. Jeszcze to jakiś Tadżykistan mnie zaatakował. Ciekawie. Nie zauważyłem, że podbili mi dwie prowincje i będą musiały nie walczyć. Ja kocham. A już bym mógł to robić. Ja czekaj. Teraz nie żaden wybór. Oto tak, naszym wasalem zostały czarne stopy. I taki kraj kiedyś istniał. Mamy czarne stopy jako wasala. No i zarąbiście. Dobra, koniec. Dawaj te prowincje Tadżykistan. Ciebie akurat nie anektuję całego, biorę te dwie prowincje i tyle. Nie pomyliłem prowincji, nie. Bożymy! Wielkich Seldżuków. Mamy co prawda trochę nadmiar tych prowincji, ale trochę... Mamy trochę wasalów. Między innymi Asewka, Aresa, Rynia, Izrael, Mordeszkę, czarne stopy. No ale co, mamy wielkich Seldżuków. I dla osób wytrwałych, które jeszcze zostały do końca, chcę powiedzieć, że mam mam kanał z Minecraftem, zapraszam was, link w opisie. Jeśli ktoś lubi Minecrafta, no to wbijać, nie gadać i tyle.